Coś, co zawsze chciałeś zobaczyć, jak wygląda produkcja rzemieślniczego kebabu. Przeniesiemy się za chwilę do zakładu JP Food, który produkuje mięso marki Piri Piri i pokażę wam, jak się to robi. Przed wejściem na halę produkcyjną otrzymujemy odzież ochronną oraz dezynfekujemy dłonie. Zanim mięso znajdzie się na hali, następuje kontrola surowca. Najbardziej interesował mnie wygląd prawdziwej baraniny, gdyż dziś pokażę wam produkcję kebabu wołowo-baraniego. Kawałki wołowiny oraz baraniny trafiają do pierwszej maszyny, gdzie następuje ich proces mielenia. W kolejnym etapie do mięsa dodawana jest specjalna kompozycja przypraw, która jest ścisłą tajemnicą firmy. Następnie mięso trafia na stół, a tam pracownicy rzemieślniczymi metodami formują właściwy kształt. Tak uformowany kebab trafia do specjalnej komory, w której panuje bardzo niska temperatura. Rzemieślnicze mięso z Piri Piri nie zawiera żadnych wypełniaczy, w tym momu z kurczaka. Jeżeli prowadzisz swój lokal gastro i chcesz prowadzić do oferty prawdziwe mięso na kebab z Piri, dane do kontaktu zastawiam w przypiętym komentarzu. A co ty sądzisz o takiej rzemieślniczej produkcji kebabu? Jadłeś już kiedyś takie rzemieślnicze mięso? Daj mi znać koniecznie w komentarzu.